Kestis. You will always struggle. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichlis. Oczywiście Jedi upadły z zakon i wybieramy się chyba na Kaszyka. Więcej nigdzie nic nie zrobię, muszę odblokować sobie nowe umiejętności Jedi, więc lecimy! Więc gdy odbudujecie zakon, pozostali Jedi wyjdą z ukrycia? Skąd pomysł, że jeszcze jacyś się ukrywają? Tak tylko pytam. Chodzi ci o jakiegoś konkretnego Jedi? Dorastając, słyszałem opowieści o zielonym, spiczastouchym, legendarnym mistrzu Jedi i... Masz na myśli mistrza Jodę? Tak, jest prawdziwą legendą. Chwila, co? Kto? Nie, nie, mówię o mistrzyni Yaddle. Członkini Najwyższej Rady Jedi? Tak, wszyscy o czymś marzą. Ja marzę o tym. Żaden problem. Dobra, to ma marzenia. Jesteśmy na miejscu. Ło, powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze, dobrze? Dobrze. W porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszyk dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Niezłe drzewiszcze. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci, Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj. Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? Nie mógł się zatrzymać, żeby mnie wysadzić. Jesteś gotowy? Było blisko. Oj tam, oj tam. Kamuflaż, czy przez przypadek takie te się znalazły tu? No dobra, może tam to nie kamuflaż. Tylko po to, żebym ja się mógł po tym spiąć. Łap się.
Łamaga. Dobra. Gdzie teraz? To ciekawe, jak on planował się tu dostać, skoro wcześniej tutaj tego... Dobra, jeszcze raz. Nie, tędy nie. No jeszcze raz, jedziesz. A tu co, nie da się złapać, tak? Nie da się, dobra. Tu zdecydowanie nie. Dam radę. No pewnie, że dasz. Jeszcze spróbuję ze 3 razy, to na pewno się uda. Czego on tu próbował się złapać? Tutaj się próbował złapać? Tutaj? No, na pewno nie. No się w ogóle tutaj tego nie łapie, nawet się nie pojawia taka opcja. Wymyślili. Jakaś lina zwisała. No goń, goń, goń. Na pewno jest jakieś proste, tylko trzeba znaleźć na to sposób. Ej. Godzinę później. Gdzie on miałby się tego złapać? Kurde. No, czy to trzeba jakiś odpowiedni moment wyczekać, czy jak? Tam nie doskoczę. A tutaj w ogóle nie chcę się złapać. Coś to mnie się nie podoba. Rozejrzeć się na boki nie mogę, żeby zobaczyć, gdzie skoczyć. No bo po co mam się rozglądać, nie? Po co mam widzieć, gdzie ja mam celować? O, jest w końcu. No ciekawe, czemu akurat teraz się złapał, a wcześniej nie potrafił.
Ciekawe, jaki miał pomysł na wspinanie się tutaj bez tych roślin. Trzymaj się! Niezły pancerz. Spoko. Co teraz? Miałem się jakiegoś kopnięcia nauczyć? Wstawaj! O! W końcu się raz udało. Nieźle oberwałem. Od razu lepiej. No to fakt. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia... Nie wierzę, że nam się udało. Dobra. To było bez sensu, okej. Okay. Melducie, co tam się dzieje? Łamiecie imperialny protokół... Uciszysz go? ...207. Poddajcie się, a... Lepiej. To działa. Właśnie tak. Oto blastery. Dobra, jeden jest. Jesteś kimś, kto skołował wam AT-AT. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Dorzućmy do pieca. Idziemy. Spoko, teraz będą mogli tutaj przejść. Więcej żołnierzy. Musimy osłaniać partyzantów.
To nie ma końca! Durni szturmowcy, nie? A ten gdzie? Na nas. Poradzisz coś? Uwaga! Au, 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 au! Trzymaj się, Billy! Żyjemy! Dobre i to. W porządku. A ty? Nie, nie będzie drugiego razu. Zniszczyłeś całkiem dobrą maszynę. Masz imię? Cal Kestis. Schogerera. Co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc kogo tu szukasz? Wodza Łukich, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Sir? Gris? To jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem? Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! Rozdział trzeci. Pamiętne spotkanie. Kiedy modliszka weszła w atmosferę Kashyyyku i załoga wpadła w sam środek starcia między siłami Imperium a ruchem oporu, sądząc, że wśród rebeliantów znajdować się może wódz Łuki, Tarful Kal opuścił statek i porwał AT-AT, pilotując maszynę wprost na osłabionego buntownika Sava Gerrerę, który wraz ze swoimi ludźmi dążył do wyzwolenia pobliskiej rafinerii Żywicy, licząc, że wśród przetrzymywanych tam Łukich jest Tarful, Kal i BD-1 zgadzają się pomóc. Żyjecie? Tak, tak, ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura. Twój plan zadziałał. Na pewno chcesz pomóc, co? A ty nie? Jesteś przeciwna? Martwi mnie, że znowu podejmujesz ryzyko. Że co? Wlatuje swoim statkiem w sam środek bitwy i dopiero teraz gadamy o ryzyku? Czemu mnie nie zatrzymałaś? Prowadzę cię po twojej ścieżce, ale nie wybieram jej za ciebie. Oto moja rada. Imperium zdobyło setki światów. So wybrał Kashyyyk nie bez powodu. Jego cele mogą się różnić od naszych. Powinniśmy uważać. Dzięki. Będę pamiętał. Słyszeliście o partyzantach? Pogłoski w kantynach, ale... nic konkretnego. Nazywają ich radykałami. Imperium wyznaczyło za nich nagrody. Martwić się tymi nagrodami? Ha, raczej nie. Wojna nie sprzyja interesom. Pogłoski mogą być fałszywe. Inkwizytorzy nas tu nie znajdą? Kto wie? Oby nie. Ledwo się przedarliśmy.
Nie mogliśmy zostawić partyzantów i łukich. Twoje pobudki są szlachetne, ale nie masz na to wpływu. Możemy zrobić swoje. I tyle. Uważaj. Śmigaj już, to miejsce mnie przeraża. To śmigamy w takim razie. Gdzie by tu trzeba pójść? Tutaj! W tym ATST mogą być zapasy! W porządku? Nic mi nie jest. Jestem cały. Trochę poobijany, ale bywało gorzej. Nie strasz mnie tak. Jesteś niepotrzebny. Szukajmy dalej. Wciąż możemy znaleźć coś przydatnego. No. Wyglądają jakby porostały wodorosty, a nie taka, znaczy futro, nie? Żeby powiedzieć skóra taka, futro. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, to koniec. Mari zaznaczyła najbliższe garnizony. Imperium nie zdąży przysłać wsparcia. Będzie dobrze, jeśli się pośpieszymy. Co nie takie rzeczy robi? To się spieszcie. A tu? Sprawdzę to. No i słuchajcie, znaleźliśmy skład broni. Wow! Te imperialne miotacze ognia zmodyfikowano tak, aby jeszcze skuteczniej wypalały florę i faunę planety Kaszyk. Tu mamy przejście, ale tam coś w bok było, tylko to w bok jest na czerwono. Prądu potrzeba, czy jak? Tak. W każdym razie coś z prądem, no. Co jest pewnie po drugiej stronie. I to niekoniecznie herbatka. Tam kolejne zablokowane drzwi. Za mało piszon. Dzień dobry. Dostałem lalkę? Może są tam jakieś części? Sam jestem jak mało, panie. No, patrzcie, nie zaczepi się, no. Dziabno mnie przyje. Zyskany. Wspaniale. Wyszok. Zaatakuj od tyłu, gdy stworzenie jest zajęte inną ofiarą. Sparuj atak z doskoku, aby szybko go powalić. Okej, okay. Zainstaluj ulepszenie. Co ciekawego? Prądu z końcu? A jak? Myślałem, że będą pioruny, ale niestety. Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. No. I większość drzwi stoi teraz przed nami otworem. No dobra, tylko takie małe pytanie, jak ja tam mam się dostać? Że niby którędy da się wskoczyć. Co tu jest? No i jest panel. Spróbujmy. Dobra, tylko co by mi to niby miało dać, nie? Tak normalnie nie wszedł, znaczy się, ale... a tam jak się dostać? Dobra, jeszcze tu najwyżej wrócimy. A, tu jest wyjście przecież, kurde, gdzie ja lezę? Tam trzeba pójść. A tu co jest? Op. No i leź. Nie wydurniaj się.
przejście, co z tamtej strony da się otworzyć. Zrobić? Dobra, zostaw to. Nie wygląda to, żebyśmy mogli w tej chwili coś zrobić, bo nie mamy tego, wydaje mi się, takiego podwójnego skoku. Czyli, że podskakujemy i jeszcze raz podskakujemy. Tak samo nie mogliśmy się wcześniej dostać, nie? Nie nauczył się tego. Dobra. Już więcej nic nie było. Więc możemy to co, cofnąć się i odlokować sobie to przejście. Czy nie możemy? A skąd? Ciekawa sprawa. Kolejny panel. Jak oni tam normalnie przechodzili, nie? O, paskudy. Wybuchające paskudy. Co to? Niezła robota. Żuk ogniowy. Dobrze, że nie gnojowy. Latający szkodnik o łatwopalnym odwłoku. Nastąpi jego samozapłon, gdy znajdzie się blisko lub zginie. Okej, trzeba uważać. Bujnijmy się porządnie. Już jestem. Hello. Hej, rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj, mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów jenieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiano. Uważaj tam na siebie. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Chodź, mały. Nowy cel na Halomapie, okej. Idziemy. Mam dziwne wrażenie, że w rzeczywistości mieczem świetlnym byłoby łatwiej się przez to przeciąć. Właściwie nawet nie mam takiego wrażenia, jestem w 100% pewien. Idź. Na dół. Patrz,
Włączył się jeden z wycinaczy. Przeprowadzają jakieś próby? Może. Ruszać się! Teraz! W końcu popełni błąd! No raczej nie. Bez paniki! Trzymać formację! Tylko ty i ja. Przełamię twoją obronę. Idziemy, BD-1. Pora na z tym! Od razu lepiej. Coś jeszcze jest. Zerknijmy. To zostało po Łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Łuki w ukryciu. Na platformie towarowej 119 Greg. Znalazłem cel! No chodź. Nie będę odwalać całej roboty! Zabiłeś wszystkich! No nie zupełnie wszystkich. Chociaż paru gdzieś tam żyje. Co jest? Nie mogę tego otworzyć? Spróbuj to skakować. Jakby od razu po hakowaniu nie można było otworzyć, no. Co to BD-1? Nowy emiter. Pasja i siła. Co mam robić? Twoja kolej! Walić w niego! Naprawdę damy mu radę? Niekoniecznie, ale możecie próbować. Trzeba go trafić jeszcze raz! No, no, dokładnie. Ścigam go! Z tym! Dawaj! Dobra, to by było na tyle! A, koniec mocy. Z tym dajesz! No, idziesz stąd w życie! Cię jeszcze okaże. Uwaga! Jedi, to po to się szkoliłem. Nie ugnę się. Z przyjemnością poślę cię do piachu. Zdrajca! A niby kogo zdradziłem? Weźcie szlak! Ała, boli. Nie mam już stymów. No. Wycofują się! Przejdź dalej! Chyba tu utknąłeś. Naprawię to. To co za wariat? Nie widziałem takiego szturmowca. Szturmowy czystki z piką energetyczną. Okej, okay. Zdolni go do kontrataków po sparowaniu ciosu. Zachowaj czujność. Odsłaniają się na chwilę po zakończeniu ataku kombinacyjnego. Nie zwlekaj, Jedi! Szyb otwarty! Leć! Skrót odblokowany, ale skrót dokąd i skąd? Tam jakaś znajdźka. O! Tylko medytacja? No dobra, to...
Dawaj, odpoczywamy. Dobra. Stąd nigdzie chyba się już nie pójdzie, tak. Hello. Dowództwo nas zabije, jeśli damy mu uciec. Dobra! Nie! Zabójstwo będzie moje. Pozostanę silny. Jesteś mój! Zablokuję każdy cios. Wydaje mi się. Nie uciekniesz mi! Ale się postaram. Trzymasz się? To dobrze. No dobra, gdzie teraz w takim wypadku? Tutaj? A, przejście cieniutkie. Dobra. Trochę ciasno, co, Billy? Chyba już starczy. Żółki ogniowe przechodzą przez ściany. Rozwalcie ich gniazdo! Zabiliśmy go? Dorwać się przyjaciela! To niemożliwe! A jednak, a z tym jak sobie radzić? Zdaj sposób na manewrowanie go. Jego broń wymaga chłodzenia. Po użyciu wykorzystaj to, aby skrócić dystans i zaatakować. Okej. Okay. Tam na górze coś do rozbicia. To jakaś maszyneria. Musimy zhakować te drzwi. Do skakowania tylko, dobra. A, no dobrze. Znalazłeś coś, Billy One? Tyle by było? Myśmy czegoś nie przegapili tutaj. Chyba tak. No dobra, teraz wielka maszyneria. Przeskakania. Na pewno chcesz się do tego podpiąć? Dobra. O, poszło, jak przecinak. A, skrót. Dlatego chciałeś to przesunąć. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. No dobra, ale po co tu skakać? Skoro tutaj tak naprawdę nic nie ma. Jak dla zmyłki. Z tym? Dobra. Wierdzimy na wszelki wypadek. Medytacja. Skorzystajmy może zanim zaczniemy walczyć. Skoro i tak tam wszyscy żyją, więc co za różnica, czy ich odnowimy, czy nie. Umiejętności. Tu co było? Atak z powietrza umożliwiający kolowe dopchnięcie pobliskich wrogów przy lądowaniu. Spacja plus F, a tu... Kolejny potężny atak po pierwszym. Może to z lądowaniem, zobaczymy. Tak jest sobie. Wolałbym nową moc.
nie ma. Boisz się walki? Nie bardzo. Nie, zostałem tylko ja. Ruszajmy, BD-1. Wracaj tu. Co to, BD-1? Nowy materiał na miecz. Co my tu mamy? Tu. Może Gris z nich coś upiści? O, nowe nasiono, spoko. Raczej tutaj nic nie przegapiłem. Tam wcześniej coś jeszcze jest. Chwila, moment. Tak szybko. Baw się. Tu coś jest. O, właśnie. Aha, jest, jest, jest. O, boss. Czekaj! O cię kurde, no! A czemu on tego z tym od razu nie zjadł? Ach! Dobrze, że jest niedaleko. Mało brakowało, to znaczy, że powinniśmy dać sobie radę. W rzeczywistości to ten pająk byłby pocięty już po pierwszym spotkaniu, nie? To... Uwaga! Walcz z nami, ty tchórzu! Atakujcie Jedi! Nie ociągać się! Chronić mnie! Uwaga na głowy! Strzelam! Czemu mnie? Znaczy tyle do, masz tyle do żarcia, ale nie, musiał mnie udziałać, no. Jeszcze w takim miejscu, że nic nie mogę zrobić. Ja się spierniczyłem. Z tym, tutaj! Jeszcze to? No bez jaj. Pomóż mi! Pierniczyłem, jak słowo daję. Zrobił unik! No gin! No dalej, atakować go! Popełniłeś swój ostatni błąd! No być może. Przetrwasz tego!
dodatkowy blok. Nie ruszaj się! Hej, BD-1! No to bez sensu, to kurde, to trzeba i tak górą pójść, zgrać i jeszcze raz, bo... Bez stymów to nie ma szans. Najmniejszych. Tylko właśnie tędy teraz. Znalazłem cel! Dziesiątkę! Nie wychylać się! Gdzie pająki? To Jedi, za nim! Potrzebuję trochę czasu! Na celowniku! Dobra! Nie ociągać się! Bronię się! Intruder, no, tutaj! Mamy go! Kończę z tym! Kurali w niego! Jest ranny, kończmy to! Z tym, tutaj! Zajmę się tym! Dostał! Niech ktoś inny się za niego weźmie! Daj z tym! Z piochy? Nieładnie. BD-1? Tylko się upewniam, dobra, że mamy jest. Mamy dwa stymy, ale to niedużo tak naprawdę. Dopiero teraz wylazły, no super! Nie, to bez sensu. Jeszcze raz. Czemu oni tutaj teraz ich nie mieli, jak ja walczyłem? Myślałem, że po prostu coś się stało, że oni ich zabili, czy gra uznała, że nie żyją. To trzeba być pecha. Dobra, wiem, że się odnowili. Okej. No dobra, idzie teraz te pająki. Co za świństwo? Tam, nad nami! Jak niby mam go trafić? Przyjdą za mną? Zrozumiano. Dobra, przyszły. Trzymać dystans i strzelać! A, uciekaj, no. Dobra. Chyba już starczy. Zrobić go wreszcie! Ej! Tego może wariata. Dobra. O tobie. Jednego mamy. Daj z tym. Jeden z tym. Dobra, mamy trzy stymy. Praktycznie powinno być dobrze. Sprawdźmy. Ale mnie dziabnął. Mam raz na dzień dobry. Nie
Dobra, trochę żeśmy go pocisnęli na samym początku, super. Aj. Potrzebuję pomocy! No, puszczaj! Masz skrupany. A z tymi unikami to przerypane jest, wam powiem, bo czasami po prostu, mimo tego, że się jego używa, to i tak nie wychodzi się z zasięgu jakiegoś tam potwora, nie? Potwora, czy tych szturmowców. A nic, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. O, jest, od razu się pojawił, super. Atakujcie Jedi! Wy atakujcie Jedi. Rozumiem. Dobra. No dawaj. Jest. Jednego mam. No strzel do mnie. Do mnie strzel. Chodź. A nie bądź taki strzelił. Jedno trafienie i pożałujesz. No i właśnie uchnąłem teraz, nie? Tak jakby. Bezpośrednie trafienie! Pomóż mi! Powinienem się wycofać. Jak udało ci się ich wszystkich zabić? Nie jest łatwo czasami, naprawdę nie jest łatwo. Czasami się tak utknie po prostu pomiędzy przeciwnikiem, ścianą, a jakimiś jeszcze jednymi. No nie idzie, w żaden sposób. Widzisz to? O, dobra, są. Najpierw jednak trzeba tego na górze. Teraz tego, chodź. Dobra. Walczy z nim! Zaraz skórę! Co za szybkość! Braćko! Pokonam cię! BD-1? Tylko się upewniam, że jesteś. Dobra, odwróćmy sobie nasz przypadek. Dobra, udało się tym razem. Aha, super. Od razu na dzień dobry. O właśnie, ten jego atak, nie? Co z tego, że uniknąłem, jak on i tak się obrócił w moją stronę i z tego czerwonego nie do zablokowanego, nie do zablokowania mnie, bach. No ale co, no trzeba próbować do skutku, jak to mówią, tak? Albo ja, albo oni. No szkoda by tego było nie ubić, no. Dobra, gdzie te pająki? Lezą. Żadnych jeńców! Dobra. Oni się trochę pobawią. Skupić się na celu. Kolejne zierwo. Jednego ubili. Atakować! Trafiony! Zdołam go pokonać. Nie!
Mógłbyś pomóc? Dwa już tylko zostały, kurde, niedobrze. No chodź tu do mnie, chodź. Tymach. O właśnie, kurde, no nie dam rady tego zrobić chyba. Już nie mam stymów. Od tego nie da się praktycznie uciec. No jest. Mało brakowało. Trochę można powiedzieć uparłem. Ruszyć się tutaj. Podejście numer tam chyba 5, dajże. No tak. Pomocy, Billy! Ma zasięg tego ataku, że ja pierniczę, to ciągle jeszcze go używa, nie? No zobaczcie, bez sensu. Gin. Jest. Nie było łatwo. Coś tam znalazł? Bitwa Akashic. Szczątki droidów bojowych B1, które podczas wojny klonów szturmowały Akashic po stronie separatystów. Separatyści przegrali bitwę, Republika została przekształcona w Imperium, a wojny klonów dobiegły gorzkiego końca. A, no dobra. Znalazłeś coś, BD-1? Komandos! Patrol do bazy. Mamy tu kolejne naruszenie. To chyba jakaś pajęczyna. Ej, kto to? Atak Wyszoka. Imperialnym szturmowcom wyznaczono zadanie do odpierania ataków miejscowej flory i fauny. Napotkali opór, na który byli nieprzygotowani. Gdzie myśmy tu wyszli? Aha,
to to przejście jest tutaj. Dobra. Ale tam da się jeszcze pójść w jedną stronę. W sumie teoretycznie można było ich ominąć, tak? Ale... te doświadczenia się przydadzą. Co, tylko tyle, że tu na górę biegłem? Czy coś tu będzie ewentualnie? Nie. Czyli teoretycznie można było ich ominąć, wejść tamtędy, zabić tego białego. Ale czegoś nie robi dla punktu doświadczenia, chwały i czasu rozgrywki. Bądź ostrożni, jeśli trafimy na Jedi. Rozmawiałem z kapitanem. Nadchodzą. Zaczyna się. Przynajmniej mamy lepszą pozycję. Co to było? Kolejny wycinacz. Zgłaszam aktywny wycinacz w pobliżu celu. Potrzebne wsparcie. Przebija się i wszystko niszczy. Jest i Jedi. Źle to wygląda. No źle. W sumie to się postaram. Kurde, jak strzelają, to trzeba jednak koniecznie tego podwójnego używać. Źle. Tam jeszcze? Jak na razie. Więzienie już blisko. Dobrze. Wezwania imperialnych są nadawane na całej planecie. Jeśli nie dotrzecie do więzienia... Damy radę. Słowo. Pewnie, że damy radę. Co mam nie dać? Zamknięte na dobre. Jedi będzie tu lada chwila. A nasze wsparcie? W odrocie. Świetnie. Co? Uwaga! Kurde, miałem go nadzieję zaatakować. O właśnie, no i nie, nic nie zrobię przez jakiś czas, nie? Ucieka za nim! Zlikwidujemy wszystkich zdrajców! Mogę strzelać! Rozumiem. Strzelaj. Dożył to dziób. Bezpośrednie trafienie! Kończyć robotę! No. Nic nie mogę zrobić, cały czas mi trafiają, no. Polegniesz! Silni przetrwają! Jesteś powolny. Coś mi się nie wydaje. Otwieraj się. Czerwo. Z przyjemnością poślę cię do piachu. Możesz pomóc? Już lepiej. Koniecznie, bo... wygląda jak jakaś winda czy coś. Trzeba prądu. No skrót. Fajnie. Tu nam potrzeba prądu. Tam też jest zamknięte. Czyli co? Gdzie? Trzeba pójść. Na razie tutaj.
kolejny skrót blokowany. Tyle ścieżek, tyle dróg do wyboru, no. Nie dało kto tu pójść. Oj. Gdzie ja tu wylądowałem? Wiecie co, tutaj tego jest tyle do zwiedzania, że tą lokalizację, tą planetę będziemy chyba kontynuować już w kolejnym odcinku, bo wydaje mi się, że tego jest tutaj przynajmniej na dwa jeszcze. Także serdecznie zapraszam, trzymajcie się i do usłyszenia.